Ja sobie wyobrażam, że ma włosy kręcone. No tak nie widział mi całą. Ja muszę dotknąć. Dotknąć, dotykam na przykład. No, to wiem, bo to my przez dotyk wszystko poznajemy. Później mi żyłka pękła w oku i ja nie wiedziałam, co kuje się na jedno oku w ogóle, jak miałam 15 lat. I wtedy już byłam w szpitalu, prawie przez 5 lat musiałam wracać do szpitala, leczyli mnie i nie uratowali oka w ogóle i nie będę wiedzieć do końca życia na to oko. A drugie, to w trakcie po prostu się pogarszało i no tak różnie widziałam. Raz trochę lepiej, bo tego. A później znowu się pogorszyło, to mnie nieraz mąż prowadził do domu, bo nie mogłam ścieżki nie mogłam znaleźć do domu. No i tak było. Ja urodziłem się z wadą już, z jednym okiem, znaczy na jedno oko nie widziałem już, a na drugie jeszcze widziałem na tyle, że się poruszałem sam, bez niczego. W karty grałem, w normalne. Także prowadziłem. Potem poszedłem do szkoły muzycznej, bo okulary mi nie pomogły żadne. A po prostu byłem z ojcem na Wielopolu. W szpitalu nawet byłem, już operację mieli robić na lewe oko. No ale po prostu ojciec przyjechał w tym dniu samym i miałem zapuszczone krople takie specjalne do oczu przed operacją. I pyta się, co to się takie, że takie mam duże oczy, nie? Gałki oczne. A siostra mówi, bo będzie pan operowany. No to wziął mnie, wypisał i szukał później takiej przychodni z okularami. No i na Wielopolu taka pani doktor przyłuska była. Mierzyła mi jedne, drugie, trzecie okulary. To tak do 3 metrów, to ja tam palce widziałem, a później już zacząłem zgadywać. No, a i tego. No i mówi, no wie pan co, on lepiej nie będzie widział. To było tak, że jeździłem do pracy ze Swoszowic. Dojeżdżałem, tak? No i proszę ciebie, proszę pani, zawsze z tramwaju ktoś. Ja jeszcze widziałem, ale nie widziałem na tyle, znaczy wchodziłem już z laską, ale jeszcze tak się ruszałem przy pomocy wzroku jeszcze trochę i laskę miałem w ręce. No i bywało tak, że właśnie moja obecna żona nieraz mnie wprowadziła, no i ja mieszkałam pod górą. Ona mieszkała pod górą, toż mi się spotykali, bo tym samym ja ósemką jeździło się na zborku. Ósemka z Borku, no to a żona w Podgórzu, no to nieraz wysiadaliśmy z tramwaju tego samego, no to ona mnie czasem podprowadzała. No nawet wie pani co, jak mówię, że było 1 maja w 69 roku, wie pani, no i była akademia tam jakaś wtedy, to nagrody dawali, coś. Tak. To żonę mówię, o byłaś w zielonej sukience, mówię, to jeszcze zapamiętałem ją, bo jeszcze troszkę widziałem, tak. Już traciłem wzrok, ale jeszcze tam resztki wzroku miałem takie. No i także wie pani, jak już się pobraliśmy, to już nic nie widziałem. W ogóle. Nic. Ja nie chciałam wychodzić za mąż, bo mówię tak, boję się, bo ja by coś, trzeba dziecko urodzić, czy jedno, ale ja mówię tak, jestem nieładna, mówię, nie umiem gotować, tak po prostu, ale później jak myślę sobie, trzeba się jakoś zdecydować. A próbowali z żoną chodzić inni jeszcze. No wiem, to wiadomo, w tym pracy, no to każdy tam tego, tylko byli tacy, którzy trochę widzieli. I to nieraz, a ja mówię tak, no trudno, wyjdę za mąż, ale chyba, że za niewidomego, 100%. No i tak słowo się rzekło, niedługo uszło, jest. No i 10 miesięcy my chodzili ze sobą, od razu my sobie planowali.
A to może mąż opowie. No. No planowaliśmy troje dzieci. Troje dzieci. Chcieliśmy mieć swoje razy. Tak my sobie po tego. No, a jak będzie więcej, to już trudno. To przyjmiemy tak samo, ale trójka, żeby była, to by wystarczyło. I tak się udało. Udało się, proszę pani. Że jakoś tak się wyszło, że i zdrowe się urodziły i widziały. I ojej, to było radości. Bardzo, bardzo była radość duża. No. Paweł był najstarszym dzieckiem, bo Pawełek, potem była Danusia na półtora roku i znowu na półtora roku Renatka. Tak. No dzisiaj tak patrzę, człowiek by nie uwierzył. Jak były małe, to było tak. Szliśmy na spacer. To nikt nie zostawał w domu, tylko wszyscyśmy szli. Dlatego nas tak ludzie znają, my zawsze razem chodzili. Do kościoła razem, na spacery razem. No wszędzie razem. I tego, to tak było, wie pani. Jedno dziecko... Ja prowadziłam wózek. Jedno dziecko we wózeczku, to najmłodsze. Jedno, drugie, z drugiej strony burze, z dwóch stron dwoje dzieci, prawda? I mąż pod pachą i idziemy, no. I radziliśmy sobie jakoś tak. A zresztą dzieci nas prowadziły, to było bardzo dobre, bo one były tak zdyscyplinowane, że nie uciekały. Na wczasy jeździliśmy daleko nad morze. Jakie były problemy, nieraz nie mogliśmy wsiąść, ale jakoś tam się udało. No i starajmy się, żeby te dzieci z tego Krakowa wywieźli, żeby się na wakacje. Tak my się cieszyli z tych dzieci, że tak fajnie się wszystko układa. Boże, nie kłóciliśmy się. Proszę pani, ja nie wiem, jak można było się nie kłócić. W ogóle bym się nie kłócił ani w narzeczeństwie, ani później. Nie wyobrażam sobie, jak to było. Widziałem, wie pani, to strasznie lubiłem się patrzeć na błyskawice. W nocy, jak się błyskało, albo jak tego... To też było jasne. Na te chmury lubiłem obserwować bardzo często. Ojej, jak ja to lubiłem. No, patrzeć na niebo, obserwować. No. Albo gwiazdy. Gwiazdy, tak, wszystko. Dawniej patrzyłem. To były te gwiazdki, no. Takie śliczne. To jeszcze człowiek, ojej. Oglądałem, wie pani, oglądałem telewizor, wie pani. Chociaż wie pani co, jak mi się coś śni na przykład w nocy, to mi się śni, że ja widzę jeszcze, wie pani. Tym okiem jednym. No. Takie coś jest. Dlatego ja mówię, ja bym się nie zamienił. Mówię. Bo ja, na przykład, żeby nie słyszeć, a widzieć na przykład. Ja mówię, ja wolę mieć to, co mam. Na przykład. Tak, bo ja słyszę. Na przykład. Chociaż nie widzę, ale słyszę. To pewnie ten, który jest głuchoniemy, to pewnie on by się też z tym swoim nie zamienił. Nie chyba. Wiem. Chyba też. Chyba też tak samo. Każdy, mi się wydaje, pilnuje swojego. Człowiek musi jeden drugiego słuchać. Kompromis iść. No, to oczywiście, to jest w każdym małżeństwie. Tak. Czy jest takie małżeństwo, to musi być zawsze ten kompromis, no i pomagać sobie nawzajem powinno się rzeczywiście, tak. Rozmawiać, no, ze sobą, żeby po prostu tak. Nie było tych cichych dni, bo to się potem tak, jak to się mówi, no. Za dużo nas bierze. Tak jak w małżeństwach jest normalnych, wszędzie, no. Każdy jednych takich małżeństwach, to jest to samo. Ale to jest taka radość, no. Taka radość, żeby po prostu się nie kłócić, żeby jakoś sobie, no, nie wymagać za dużo, bo... Tak. Też, bo wiadomo, że każdy ma swoje możliwości takie, jakie ma. Nieraz tak się bałam i mówię tak, Matko Boża, przecież Ty wiesz, że przy mnie by mogły coś dzieci złego zrobić, ale ja Ci je oddaję i w ogóle. I tak my zaufali Bogu, że jakoś ten Pan Bóg nas prowadzi. Dlatego tyle takiej właśnie swobody, radości, no bo jakby człowiek sam na siebie liczył, to... Ciężko by było. Nie byłoby dobrze. Nie, to by nie był człowiek taki, naprawdę. Ja taki... No.
Oj, Boże, kochany Boże.